Każdy elektronik prędzej czy później będzie potrzebował generatora sygnałowego. Za niewiele ponad 400 zł można już dostać takie 20 MHz chińskie generatory DDS ogólnego przeznaczenia. Dlaczego więc taki laboratoryjny Siglent o wydawałoby się podobnej specyfikacji kosztuje prawie 1600 zł? Diabeł tkwi w szczegółach, a jest ich sporo. W tym materiale pokażę Wam, czym różni się generator laboratoryjny od chińskiej imitacji i dlaczego zdecydowałem się kupić właśnie tego Siglenta. Zapraszam na film. Partnerem kanału jest PCBWay, czyli fabryka doskonałej jakości obwodów drukowanych i nie tylko, w przystępnej cenie i krótkich czasach realizacji, z której usług z pełnym zadowoleniem korzysta na całym świecie już wielu, włącznie ze mną. Aktualnie firma świętuje 10. rocznicę powstania i zarejestrowani użytkownicy mają możliwość zgarnięcia wielu kuponów oraz darmowych prezentów, wchodząc na specjalną stronę. Pamiętajcie, żeby zarejestrować się przez mój link w opisie filmu, a otrzymacie kupon o wartości $5 na swoje pierwsze zamówienie. Gorąco zachęcam do przejrzenia oferty PCBWay. Na początek, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym będzie mowa, wybrałem 3 takie generatory do porównania i tutaj znalazłem podstawowe ich parametry: częstotliwość maksymalna, rozdzielczość przetwornika, próbkowanie, ilość kanałów, jakie mamy interfejsy dostępne, czy mamy możliwość aktualizacji firmware'u, czy są modulacje, jakie są przebiegi, czasy narastania, czy generator posiada miernik częstotliwości, jaka jest dokładność roczna, czy ma możliwość przemiatania i generator VCO, czy ma możliwość komunikacji z komputerem i soft do tego, poziomy zniekształceń, tryby wyzwalania, czy ma możliwość synchronizacji z sygnałem zewnętrznym, waga, no i oczywiście cena. W tym przypadku nie będzie pełnego unboxingu, bo generator mam już 2 lata, ale pokażę Wam tylko na szybko, co przychodzi z takim generatorem, bo akurat kupiłem kolejny tej samej firmy i wyposażenie jest takie samo. Generalnie nie dostajemy wiele: kabel zasilający, kabel USB, instrukcję po polsku wydrukowaną od polskiego dystrybutora. No i to jest do wersji, którą kupiłem właśnie niedawno. Zobaczcie, wszystko wydrukowane z obrazkami. I najważniejsze, czego nie dostaniecie w przypadku chińskich generatorów: certyfikat kalibracji. Tutaj macie wyszczególniony sprzęt, jakim to było robione. Oczywiście nie ma tutaj wszystkich pomiarów, to jest tylko takie zaświadczenie. Jeżeli napiszecie do Siglenta, podacie im numer seryjny, oni wyślą Wam całe sprawozdanie z pomiarów, ale niestety odpłatnie. Także to już zależy od Was. No i drugi dokument to jest deklaracja zgodności ze wszystkimi normami dopuszczającymi do sprzedaży w Europie. Zacznijmy od tego, co pierwsze rzuca się w oczy, czyli obudowa tego urządzenia. Generator waży 3,5 kg, wykonany jest głównie z metalu. Mamy tutaj taki uchwyt, którego pozycję możemy regulować. W tej pozycji przystosowany jest do noszenia. Możemy go również schować. Wtedy nie wystaje poza obraz obudowy od dołu. Na rogach obudowy są takie fajne, gumowe, grube osłony, które można odkręcić przy pomocy Torxa. I po ich zdjęciu możemy sobie na przykład zamontować taki generator w szafie rakowej bez żadnego problemu. I jeszcze zobaczcie z profilu, jak te osłony chronią praktycznie cały przód oraz tył generatora. Dodatkową funkcją takich osłon jest odporność na przesyłki urządzeń pomiarowych za kilka tysięcy złotych wysyłanych przez dystrybutora, czyli firmę NDN. Ich cham jest punktowany. Dzięki temu, że obudowy urządzeń Siglent są ustandaryzowane, możemy sobie bez problemu postawić kilka urządzeń jedno na drugim. Nic się tu nie zgniecie jedno od drugiego, jak również nie będzie żadnego problemu z chłodzeniem, ponieważ wszystkie te urządzenia mają otwory wentylacyjne po bokach obudowy. Zobaczmy, jak w tym temacie wyglądają pozostałe generatory. Look at this. It is like a baby. Look at this. You can, yeah, well, the other one is more in the back, but you can almost fit 4. If I had one complaint in particular, it would be that the user interface is just too small. So if they just made the device a little bit bigger and had things like the wheel a bit larger. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o zewnętrze. Mamy tutaj tak zwane twarde wyłączniki zasilania, czyli wciskając go, odłączamy całkowicie zasilanie od urządzenia, które nie pobiera w ogóle żadnego prądu. Nie cierpię osobiście, kiedy urządzenie nieużywane pobiera prąd, mimo że jego konstrukcja wcale tego nie wymaga. A wiadomo, zasilacz, kondensatory i tak dalej. Po co ma się to zużywać, jeżeli nie korzystamy ze sprzętu i stoi on sobie gdzieś na półce? Ten rozkład przycisków funkcyjnych połączonych z menu tego generatora jest to naprawdę super wygodna rzecz. Zobaczcie, jak szybko mogę tutaj zmieniać parametry. Chcę na przykład 25 Hz, klikam 25 Hz i mam 25 Hz. Chcę mieć 0,5 Hz, 0,5 Hz i mam 500 mHz częstotliwość. Chcę 12 MHz, naciskam 12 MHz i jest wszystko. Mogę się też oczywiście bawić pokrętłem, jeżeli nie chcę patrzeć na urządzenie, regulować sobie coś i oglądać przebieg na oscyloskopie. Jeżeli chcę zmienić kształt przebiegu, proszę bardzo, prostokąt, rampa, puls
i tak dalej. Bardzo podoba mi się, że wszystkie opcje są tutaj jakby na wierzchu. Nie trzeba się wklikiwać gdzieś tam głęboko w menu, tylko to co potrzebne jest dostępne maksymalnie na kilka kliknięć. Przy pierwszym uruchomieniu, zaraz jak wyciągnąłem go z pudełka, ta intuicyjność obsługi naprawdę mnie pozytywnie zaskoczyła. Jeżeli chodzi o gniazda zewnętrzne, to mamy tutaj dwa wyjścia BNC dla poszczególnych kanałów, no to jest jednak trochę mało, przydałoby się więcej tych złączy z przodu, na przykład do pomiaru częstotliwości. Kolejna istotna różnica jest z tyłu, w tym generatorze mamy możliwość synchronizacji zewnętrznych przebiegiem 10 MHz lub wykorzystanie tego generatora jako źródło takiego przebiegu i synchronizowanie się do jego wewnętrznego zegara. Ani Filtek, ani Unit, ani wiele innych tanich generatorów nie posiada takiej funkcji, a jest to naprawdę dość istotna rzecz. Tu mamy wejście do pomiaru częstotliwości, a tutaj mamy zewnętrzne wejście i wyjście, wykorzystywane na przykład do podłączenia zewnętrznego sygnału modulacji przebiegu. Tutaj oprócz interfejsu USB mamy interfejs LAN, a właściwie LXI, to jest taki standard dla urządzeń pomiarowych. W przypadku połączenia przez LAN pozbywamy się bardzo wielu potencjalnych problemów, nieważne czy to będzie Windows czy Linux. Jeżeli są odpowiednie biblioteki, to będzie działać. No i nie wspominając o tym, że połączenie z krętką to jest praktycznie dowolna odległość w naszym laboratorium. Nie musimy stosować żadnych przedłużek, jakichś hubów czy czegoś i generować kolejnych potencjalnych problemów. Oczywiście jeżeli chodzi o komunikację, to raczej zdziwieniem nie będzie, że czy to komendy z Kipi, czy jakieś skrypty w Pythonie, Simulinki, Matlaby i różne inne oprogramowanie współpracuje z tym generatorem. Zobaczmy, ile czasu zajmuje mu uruchomienie. No jak widać nie należy do najszybszych, jeżeli chodzi o start, ale pamiętajmy, że mamy tutaj system wbudowany na Linuxie, to wszystko musi ruszyć, zdiagnozować się wstępnie, no i tak dalej. Urządzenie posiada oczywiście wentylator, jego szum jest słyszalny. Z takich praktycznych rzeczy, co zauważyłem podczas korzystania przez jakiś rok z tego generatora, to pokrętło od regulacji częstotliwości mogłoby działać sprawniej. Maksymalna szybkość zmiany wygląda w ten sposób. Spójrzcie, kręcę tak. Jest tak samo szybko, gdy kręcę tak. Zanim przejdziemy do zabawy tym generatorem, pokażę Wam jeszcze coś, myślę, ciekawego. Zobaczcie. Broszura informacyjna, 12 stron. Instrukcja obsługi, 168 stron. Sam czytałem tę instrukcję kilka godzin i naprawdę powiem Wam, nie było łatwo. A teraz najlepsza uwaga. Instrukcja serwisowa. Tak, moi kochani. Zobaczmy, co tu mamy. Kalibracja, proszę bardzo. Rekomendowany sprzęt testowy. Jak sobie sprawdzić taki generator po zakupie? Proszę bardzo. Podłączamy multimetr i mierzymy sobie dokładność DC offsetu, czyli składowej stałej. Co dalej? Zobaczcie, weryfikacja amplitudy multimetrem TrueRMS dla 10 kHz. No, do strojenia używa się skryptów w Pythonie, zobaczcie. Ciekawa sprawa, jest link. Wszystko pokazane, jak podłączyć. Autokalibracja. Proces rozbiórki, proszę bardzo. Zdjęcie obudowy, wyciąganie śrubek, rysunek wnętrza. Proszę, jak rozłożyć obudowę. Tu kolejny schemat rozbiórki. Proszę bardzo. I mamy jeszcze rozdział rozwiązywanie problemów. No i spójrzcie, mamy rysunek płyty sygnałowej. Napięcia, jakie mają być. W każdym punkcie, jaka częstotliwość ma tu być. Tutaj jest taki uproszczony schemat płyty głównej. Konektory. Gdzie jakie napięcie, sprawdzanie zasilacza, kolor przewodów. Wszystko tu jest, proszę Państwa. Jak widać się da. Setup testowy wygląda tak jak widzicie. Tu jest generator podłączony dwoma takimi samymi kablami BNC przez takie same terminatorki do tej kobyły, ale jako że zestawienie ich razem na jednym ekranie byłoby bardzo niewygodne do pokazania, to pozwolimy zadziałać magii montażu wideo XXI wieku. W tym filmie zrobię wyjątek i nie będę pokazywał Wam wszystkich funkcji tego urządzenia, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i nie mam na to zdrowia w tym momencie. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał zobaczyć coś innego, piszcie w komentarzach. Postaram się jakoś Wam to dograć, wysłać lub odpowiedzieć. Tutaj pokażę Wam tylko podstawowe rzeczy oraz takie funkcje, których nie ma w tych chińskich tanich generatorach. Zacznijmy może najpierw od spraw oczywistych, czyli zmierzymy sobie pasmo przenoszenia. Ustawiłem częstotliwość 1 mega. Napięcie międzyszczytowe 1 V peak peak. No i jedziemy sobie z częstotliwością do góry.
mamy 30 MHz i wartość napięcia peak-peak macie tutaj na tych pomiarach pod wykresem. Jest 960 mV, także jak najbardziej zgodnie ze specyfikacją. I teraz pojedziemy sobie, uwaga, dalej. Mimo że jest to generator teoretycznie 30 MHz, ale jak niektórzy pewnie już wiedzą, większość, jeśli nie wszystkie podstawowe modele firm takich jak Siglent i Regal możemy sobie w łatwy i darmowy sposób zupgrade'ować do wyższych wersji. I tak jest w przypadku tego generatora. On jest podniesiony do wersji 1062, czyli 60 MHz. Sprawdźmy sobie analogicznie kanał drugi. Coś mi grabber nawalił i musiałem zmniejszyć jakość, no ale mam nadzieję, że to widać. No i zobaczymy do 60. Mamy amplitudę około 930 mV peak to peak. Także w porządku, drugi kanał. I na silu się dużył. Почему ты занижаешься очень даже хорошо? Jeśli chodzi o regulację offsetu, co jest częstą przypadłością w tanich generatorach, zamiast ograniczyć ją tutaj w ustawieniu do odpowiedniej wartości, żeby nie doszło do obcięcia przebiegu, jadą w górę i obcinają cały sygnał, ile się da, co jest przecież bez sensu. Tutaj regulacja offsetu działa prawidłowo. Mamy w tym przypadku 4,5 V maksymalnie składowej stałej. No i obniżmy sobie ten przebieg. No i zauważcie, że nie ma tutaj żadnego obcięcia, czyli ta funkcja działa tutaj po prostu prawidłowo. Kolejną ciekawostkę mamy przy przebiegu prostokątnym. Siglent jako jedyny generator z tych trzech, a być może jedyny w swojej klasie, pozwala na generowanie prostokąta do maksymalnego pasma generatora dla wersji 30 MHz i 60 MHz dla wersji 60 MHz. Oczywiście ten przebieg nie będzie idealny, natomiast Siglent gwarantuje utrzymanie podstawowej częstotliwości sygnału. No i zauważcie czas narastania, około 4 nanosekundy. Sygnał rampowy maksymalnie 500 kHz, możemy sobie ustawiać jego symetrię, co jest dość istotne. Tak to wygląda, żadnych problemów tutaj nie ma. Dalej mamy impulsy, maksymalna częstotliwość 12,5 MHz. Wszelkie parametry możemy sobie ustawiać. Tak to się prezentuje. Następnie mamy szum, bardzo ładny, maksymalna amplituda 1,038 V. I na kolejnej stronie mamy napięcie stałe i przebiegi arbitralne. Tak on wygląda. Maksymalna amplituda dla przebiegu arbitralnego to jest 6 MHz. I mamy oczywiście dużo wbudowanych przebiegów arbitralnych w ten generator. Sprawdźmy sobie kilka. Jakieś pulsy, trapez, schodki, rampa, w górę, w dół, sinetra. Tu możemy sobie wybrać funkcje matematyczne. No jest tego trochę. O proszę, jakiś taki zakłócony chirp. Ciekawe, ciekawe. Dobre do sprawdzenia oscyloskopu. Dwuton, zaszumiony jakiś sinus. No jest tego tutaj niemało. O, a tu mam nawet głos. Może gdyby podłączyć głośnik. Nie mogłem się powstrzymać, zobaczcie. Hello, 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 hello. No oczywiście oprócz tych zapisanych w generatorze możemy sobie dograć jakie chcemy. Tak jak mówiłem, jest to praktycznie w pełni funkcjonalny komputer z pamięcią wewnętrzną. Tutaj mam kilka takich zapisanych przebiegów. Tak to wygląda. Niezależnie od tego, czy mamy wybraną funkcję arbitralną, czy taką standardową, każdą z nich możemy sobie przemiatać. I możemy ją też modulować. Skoro już jesteśmy przy przebiegach arbitralnych, pokażę Wam ciekawy bajer, mianowicie kopiowanie sygnału przez generator. Załóżmy, że zarejestrowaliśmy sobie oscyloskopem taki przebieg. Oscyloskop zastopowałem dla wygody
I co teraz robię? Biorę pendrive'a, zapisuję sobie ten przebieg jako plik CSV na pendrive'ie RIG124. Wkładam tego pendrive'a do generatora. Klikam Recall, wybieram USB, Rigol 124. I zobaczcie tutaj. A co jest na oscyloskopie? Proszę bardzo, nasz przebieg wrócił i teraz generatorem mogę sobie zmieniać częstotliwość, czy na przykład amplitudę tego sygnału. Modulacja amplitudy działa jak widać. Mamy możliwość regulacji głębokości do 120 stopni i maksymalna częstotliwość modulacji w przypadku wewnętrznego źródła to 20 kHz. Dla FM-u mamy analogicznie i podobnie jest również w przypadku modulacji PWM. Czy burst, czyli służący do wysyłania takich szybkich paczek impulsów. Tutaj jest taka ciekawostka, możemy sobie wybrać źródło wyzwalania na manualne. Pojawia się tutaj zielony przycisk triggera. I teraz naciskamy go sobie i wyzwalamy nasze paczuszki. Tryb sweep, czyli przemiatanie. Naciskamy przycisk i od razu się uruchamia. Tutaj możemy sobie ustawić parametry, jakie nas interesują. Niech będzie od 1 kHz do 60 mega. Czas 5 sekund. I tak to wygląda. Kolejny bajer jest dla osób, którym zdarzyło się akurat posiadać oscyloskopy Siglent z końcówką XE, na przykład 1104XE, 1204XE, 2000XE, 2000X+. Ten generator, jak również inne z serii X, potrafi się komunikować z oscyloskopem Siglenta i dzięki tej współpracy mamy możliwość wygenerowania charakterystyk Bodego, czyli po ludzku możemy sobie zbadać, jaka jest odpowiedź częstotliwościowa i fazowa badanego układu, na przykład filtra. Naprawdę jest to bardzo przydatna funkcja i jeżeli ktoś jej potrzebuje, to na pewno skorzysta. Kolejna funkcja, której nie mają nawet inne generatory laboratoryjne z tej półki cenowej, nazywa się Wave Combine. Wchodzimy sobie w menu Utility, Output Setup, wybieramy Wave Combine. I co my tu mamy, zobaczcie. Tutaj idzie sygnał z kanału pierwszego generatora, tutaj z kanału drugiego. Tu mamy sumę kanału pierwszego i drugiego. I możemy sobie konfigurować, w jaki sposób te sygnały będą się pojawiały na wyjściu. Klikamy przełącznik kanału pierwszego i na wyjściu kanału pierwszego teraz pojawi się suma z tego, co ustawiliśmy na kanale pierwszym oraz na kanale drugim. Możemy zrobić to samo, tylko dla kanału drugiego. Teraz suma kanału pierwszego i drugiego pokaże się na kanale drugim. Do czego to się może przydać? Podam Wam jeden ciekawy przykład. Mam jakieś urządzenie do przetestowania. Powiedzmy, że chciałbym podać mu sinusa o takich parametrach, ale żeby ten sinus był zaszumiony. Ustawiam sobie tutaj parametry tego mojego sinusa. Na drugim kanale ustawiam sobie szum, powiedzmy 100 mV. Na wyjściu dowolnego z kanału wybieram sobie sumę z kanału pierwszego i drugiego, a niech to będzie na przykład na drugim kanale. I zobaczmy, jaki jest efekt. Na pierwszym kanale mam czysty sygnał sinus, a na kanale drugim, proszę bardzo, jest mój sinus zaszumiony. I zobaczcie, on jest tak zaszumiony, że nawet ciężko się oscyloskopowi wyzwolić. Dlatego teraz zmienię sobie tą wartość szumu i zobaczcie, jak to wygląda. Pomalutku odszumiamy ten nasz sygnał. Ostatnia funkcja obecna również w tym menu nazywa się Channel Coupling, czyli sprzężenie kanałów. Zobaczmy, co tutaj mamy. Możemy ustawić sobie dewiację częstotliwości pomiędzy kanałami albo stosunek tych częstotliwości. Czyli przykładowo, jeżeli ustawię tu stosunek 2.0.0, to zmieniając częstotliwość w kanale pierwszym, w kanale drugim ta częstotliwość również się zmieni, ale dwukrotnie. Poniżej mamy sprzężenie amplitudy i tutaj również jest to samo. Możemy sobie ustawić albo dewiację amplitudy pomiędzy kanałami, albo ich stosunek. No i z fazą również to samo, albo ustawiamy dewiację w stopniach, albo w stosunku drugi do pierwszego. Wprowadziłem sobie przykładowo takie ustawienia i zobaczmy. Na pierwszym kanale mamy 1 MHz, a częstotliwość kanału drugiego to 2 MHz. Dla 500 kilo częstotliwość drugiego kanału automatycznie zmienia się na 1 MHz. No i spójrzmy na amplitudę, tam był stosunek 1,5. Tu ustawię 2 V, to kanał drugi dostaje 3 V. Jeżeli chodzi o najważniejsze funkcje, które wyróżniają ten generator,
to myślę, że przedstawiłem wszystkie, ale oprócz tego są też mniejsze. Przykładowo taka głupia rzecz, separatory. Mogę sobie ustawić separator spację, wyłączony, czyli mam w jednym ciągu częstotliwość. Mogę sobie ustawić kropkę, przecinek, dowolnej konfiguracji. Jeśli komuś to przeszkadza, nie lubi kropek, proszę bardzo. Tu w menu Power On Setting mamy też ciekawe funkcje. Mogę nastawić ostatnią konfigurację, mogę ustawić domyślną konfigurację, którą mogę też modyfikować, a mogę ustawić konfigurację użytkownika i zapisać lub odczytać ją sobie z pliku. Po co mi coś takiego? Jeżeli wykonujecie dużo różnych pomiarów, to zapisujecie sobie ustawienia dla każdej czynności. Na przykład dzisiaj mierzyłem sobie zasilacze, ZAS 1 i mam tą konfigurację tutaj zapisaną. Mogę sobie w każdej chwili wrócić do tych pomiarów z już ustawionym generatorem. I co najlepsze, wcale nie muszę wchodzić do tego menu i tam grzebać, bo tutaj jest taki przycisk Store Recall, który mogę zapisać lub odczytać albo konfigurację, albo przebieg arbitralny. Wybieram sobie tutaj typ i pokazują mi się odpowiednie pliki. Co mogę powiedzieć tak na pierwszy rzut oka? Jest tu schludnie, czysto i solidnie. Obudowa podzielona jest na dwie komory. W tej komorze mamy zasilacz impulsowy, a tutaj znajduje się płyta główna, czyli nasz komputerek, i płyta sygnałowa, czyli faktyczny generator, można powiedzieć. Widać, że spory nacisk położono tutaj na ekranowanie. Tutaj mamy, zobaczcie, nawet takie języki stykające, a pokrywa w miejscu łączenia się z nimi ma oczywiście zdjęty lakier, żeby to wszystko przewodziło. Jeszcze zobaczcie, jak to wygląda od spodu. Wszędzie są metalowe gwinty, takie wtopione tulejki, można powiedzieć. Tutaj nie ma miejsca na plastik. W oczy rzucają mi się głównie dwie rzeczy. Prowadzenie tej taśmy sygnałowej od panelu przedniego do płyty głównej zasłania trochę te otwory wentylacyjne. Druga sprawa, spójrzcie, jak zamontowany jest wentylator. Dotykał na 100% tego kondensatora, sprawdzałem to, i tego przekaźnika. Ktoś chyba coś przeoczył tutaj przy projektowaniu tej obudowy. Już potem było za późno. Pod względem elektronicznym nie powinno być tutaj problemów, bo jest to w końcu plastik, ale trochę taki niesmak pozostaje. Zobaczcie, podkładeczka sprężynująca i podkładka zwykła. Siglent tak mocno skupił się na ekranowaniu, że do ekranu tego złącza USB zalutowali miedzianą blaszkę, zobaczcie. Co mogę powiedzieć o tym zasilaczu? No, z pewnością z racji tego, że mieli tutaj sporo miejsca, wszystko jest bardzo ładnie rozplanowane. Mamy oczywiście szklany bezpiecznik w plastikowej obudowie, kondensatory przeciwzakłóceniowe, filtr przeciwzakłóceniowy, kondensator filtrujący napięcie zasilania, MOSFETiki zamocowane na paście i zabezpieczone klejem. Nie ma się do czego przyczepić tutaj. Z takich ciekawostek to zobaczcie na markę kondensatorów impulsowych, ale z tego co widzę, nie wszędzie są tego producenta, tylko w kluczowych obwodach. Spójrzcie sobie teraz na te chińskie generatory, jak one są wewnątrz wykonane. This is the LCD and keypad board, so analog board is shielded. That's very nice. After removing the shield, we can get a closer look at the analog board. Not bad, not bad. Now you. Zwróćcie również uwagę, że ten generator wykonany jest na elementach pospolitych i żadne napisy na okładach scalonych nie są tutaj zamazane. Komputer jednopłytkowy prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj procesor z serii Citara AM335. Jest to Cortex A8 1 GHz. Tutaj mamy pamięć RAM DDR, pamięć flash, tu jest jakiś układ PEMIC, czyli kontroler zasilania. Tutaj mamy gniazdo na kartę microSD, było prawdopodobnie wykorzystywane podczas produkcji, wgrywania oprogramowania, jakiegoś testowania itd. Tu mamy to nieszczęsne gniazdo USB. Wydaje mi się po prostu, że otwór w obudowie był za duży i dlatego dolutowano tutaj tą blaszkę. Tutaj jest jakiś układ, którego oznaczeń nie jestem w stanie w tym momencie rozszyfrować, ale widzę, że koło niego jest jakiś rezonator kwarcowy i widzimy tutaj też ścieżki sygnałowe. Jak znajdę, co to jest, wrzucę wam tutaj screena. Ta płytka myślę, że będzie nas najbardziej interesować, dlatego pozwoliłem sobie ją wyrwać z tej obudowy, ale przy okazji muszę wam powiedzieć, że rozbiórka tego to czysta przyjemność, zwłaszcza jeżeli ma się dokumentację. Zobaczcie, po co ta taśma była taka długa? Po to, żeby nie trzeba było jej wypinać. Zobaczmy sobie tę płytkę najpierw z większej odległości. Tutaj mamy serduszko naszego generatora FPGA Spartan 6.
Tutaj jak widać mamy sekcję zasilania na stabilizatorach liniowych, chociaż tu jest jakiś impulsowy zdaje się, bo widzę ceweczkę. No tutaj mamy już część analogową, a tutaj mamy dwa końcowe wzmacniacze wyjściowe. No i tutaj mamy naszego FPGA Spartan 6, dwa przetworniki cyfrowo-analogowe. Według dokumentacji mają 165 MSA na sekundę, 14 bitów, a tutaj mamy trzeci przetwornik cyfrowo-analogowy, 16-bitowy. I zastanawiam się, do czego on tutaj służy. Czyżby jako trzeci sygnał modulujący? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Tu mamy jakieś układy CMOS, cztery wzmacniacze operacyjne. Generalnie wzmacniaczy operacyjnych jest tutaj bardzo dużo. To czarne to jest rezonator kwarcowy, czyli to będzie wewnętrzne źródło częstotliwości dla naszego generatora. Bufory, komparatory. Tutaj dalej mamy już część typowo analogową. Sygnał analogowy, który wychodzi z tych przetworników cyfrowo-analogowych. Musimy prawidłowo wyfiltrować. Wykonanie tego na jednym obwodzie jest oczywiście niemożliwe, dlatego mamy tutaj szereg różnych obwodów, które przełączane są przekaźnikami japońskimi. I większość z tych obwodów zrealizowana jest przy wykorzystaniu wzmacniaczy operacyjnych OPA 695, czyli ultra szybkich i ultra szerokopasmowych, także nie można się przyczepić tutaj, że zastosowane jakieś chińskie podrobione elementy. Przesuwając się dalej możemy zauważyć duże rezystory terminujące 49,9 Ohma. I dwa takie dość specyficzne układy z polem masowym na spodzie służącym do odprowadzania ciepła. I są to układy THS3095, czyli szerokopasmowe i niskoszumowe wzmacniacze operacyjne o wysokim napięciu wyjściowym. I raczej są to oryginały od firmy Texas Instruments. Rzućmy okiem jeszcze na zasilanie. Napięcie przychodzące z zasilacza impulsowego jest tutaj stabilizowane przez układ 7915, to jest stabilizator napięcia ujemnego na 15V, MIG2941. Regulowany stabilizator LDO, tutaj kolejny stabilizator LDO 29302 o szybkiej odpowiedzi impulsowej. No i tu mamy standardowo 7905, czyli minus 5V, 7812, czyli 12V. I tylko tutaj mamy jedną przetworniczkę TPS5430, która sądząc po tym jak idą ścieżki, najprawdopodobniej generuje napięcie 3,3 V. Jeżeli chodzi o drugą stronę, to mamy tutaj praktycznie same elementy pasywne. Tutaj jest jakiś elektroniczny przekaźnik, samotny wzmacniacz operacyjny TL072, a tutaj mamy kolejne rezystory terminujące. Mam nadzieję, że udało mi się w tym filmie pokazać Wam, jakie są różnice między podstawowym, laboratoryjnym generatorem z dolnej półki, a takimi małymi generatorkami z Chin za kilkaset złotych dla amatora. Czy warto wybrać ten generator? Mogę tylko mówić za siebie i w moim przypadku uważam, że była to bardzo dobra decyzja. Jestem z niego zadowolony, nie mam z nim żadnych problemów. Jeżeli ktoś z Was szuka generatora dla siebie, pamiętajcie, żeby patrzeć na swoje potrzeby, jakich parametrów oczekujecie i dokładnie czytać dokumentację wszystkich sprzętów, które potencjalnie chcecie kupić. Czekam na Wasze komentarze i pytania odnośnie zakupu generatora ogólnie też. W tym filmie to już wszystko. Na razie, do następnego.